A więc widzę, dokładnie tak, 9 dni do sezonu. Witam was w drugim odcinku z serii 10 dni do sezonu. I słuchajcie, na samym wstępie chcę wam powiedzieć, że dzisiaj przygotowałem dla was kilka ważnych informacji, jeśli chodzi o rozdział numer 2, ale zacznijmy sobie od tego, czyli od tego, co zrobiliście wczoraj. Bardzo wam chciałem podziękować, że tak licznie przywitaliście serię 10 dni do sezonu. Zostawiliście masę łapek w górę pod wczorajszym odcinkiem, także jeszcze raz wam bardzo dziękuję. No i co widzowie, dzisiaj mam przygotowane kilka newsów, oczywiście tych ogólnych, jak i tych na temat rozdziału drugiego. U mnie jest aktualnie godzina 12 w nocy, czyli nagrywam to jakieś 6-7 godzin zanim to wpadło. Także widzowie, wiecie co robić, żeby być na bieżąco, subskrybujcie kanał i przejdźmy do pierwszego newsa. A więc tak widzowie, dzisiaj mamy dokładnie 24 października i w dzisiejszym dniu w sklepie pojawiły się nowe skiny i to są te skiny, które mogliśmy po prostu wygrać na turnieju, który mieliśmy bodajże we wtorek. Był to turniej duo, mi niestety tych skinów nie udało się wygrać, ale mamy tutaj skiny Venom, mamy jak i ciemną, tak i fioletową wersję, także widzowie, dajcie znaka, czy wy kupujecie te skiny. Jeśli będziecie kupować, pamiętajcie o kodzie Rafa, to ja z góry wam bardzo wszystkim dziękuję. Słuchajcie, nie dość, że w Fortnite możemy kupić skiny, o których wam co dopiero mówiłem, to okazuje się, że Fortnite pracuje nad opcją, żebyśmy mogli również kupować buty. W sensie nie wiem, jak miałoby być to zrobione. Nie wiem, czy to w ogóle miałoby sens, ale Epic Games pracuje nad systemem, gdzie będziemy mogli zakupić buty i ubrać je do skina. No i jakby to można było zastosować? Moglibyśmy na przykład dostać jakieś duże buty, no bo w sumie jak to będzie widać? W sensie, no kto patrzy na nogi? Ale na przykład jakbyśmy dostali jakieś, nie wiem, śmieszne, totalnie śmieszne butki, no to byłoby to ciekawe. Na pewno pod odcinki Stop Modela coś takiego by się przydało, tylko jestem ciekaw, jakby to miało pasować do tej masy skinów, które mamy teraz. Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno widać, że Fortnite idzie w kierunku bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej kustomizowanym i być może kiedyś będzie tak, że będziemy mogli kupować różne elementy do naszego skina. To by było niesamowite, ale czy coś takiego się kiedyś pojawi, no to zobaczymy. Jako że mowa o skinach, jako że mowa o nowym systemie z butami, no to teraz przejdźmy do kolejnego newsa, jakim jest to, że mamy dostać nowy system giftowania prezentów. Jak wiecie, ten system, który mamy aktualnie w grze, no mi niestety on nie przypada do gustu, ponieważ bodajże możemy wysłać tylko i wyłącznie 3 podarunki. Musimy mieć kogoś znajomych, a najlepiej by było zrobić to w ten sposób, że nie musisz mieć kogoś znajomych, żeby mu wysłać prezent. To by było naprawdę spoko, gdybyśmy mogli wysłać prezenty na przykład między kontami, nie mając się w znajomych. No bo teraz wiecie, na przykład jak jakiś widz zgarnie ode mnie giveawaya w postaci skina, no to ja najczęściej muszę tą osobę dodać do znajomych, dopiero wysłać prezent, poczekać 2 dni i tak dalej, i tak dalej. Ale w to, co mówię, to szczerze to trochę wątpię, że takie coś by zostało dodane, że jakoś, no nie wiem, moglibyśmy tego więcej wysyłać. Jeśli by poszło to w tą stronę, no to ja bym był naprawdę bardzo zadowolony. Dajcie znać, co wy byście powiedzieli właśnie na taki system, jak ja zaproponowałem, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne i być może dostaniemy jakieś, no nie wiem, nową wersję tego samego, lekko ulepszonego. No nie wiem, nie wiem, widzowie, nie wiem, co nas czeka, ale Epic Games nad czymś takim pracuje. Co dopiero rozmawialiśmy o skinach, rozmawialiśmy również o prezentach, no to słuchajcie, co powiecie na połączenie newsa, czyli prezent i skin. Chodzi tutaj dokładnie o to, że dzisiaj o godzinie 16 mam dostać nowego skina, wy go teraz tutaj widzicie. I tak, ten skin będzie kosztował 1500 V-dolców. Wydaje mi się, że jest to dobra cena. Będziemy do niego mieli pickaxe w postaci piły. Jestem ciekawy, jak ta piła będzie wyglądać. No i następnie mamy jeszcze emotkę i ona ma być dołączona do pickaxa. A pickaxe będzie kosztować 1200. Udało mi się znaleźć informację i okazuje się, że będzie on o 2 w nocy 26. Czyli ja go będę miał 2 dni wcześniej. Na pewno pojawi się na którymś z kanale właśnie ten skinek, jak go będziecie chcieli zobaczyć. Co ciekawe, kolejny news również dotyczy skinów, ponieważ mamy dostać skina, który będzie w kolaboracji z Porsche. Mamy dostać dokładnie skina do samochodu. Będzie to skin Porsche, tylko nie do końca wiadomo, które, bo mamy takie informacje, że Epic pracuje Porsche nad skinem do samochodu, ale które to będzie, no tego się przekonamy, jak ten samochód po prostu do gry dostaniemy. Jeśli chodzi o przyszłość Fortnite'a, jak wiecie, przyszłość Fortnite'a będzie związana z Disneyem, ogólnie w Brazylii. Dokładnie 9 listopada dostaniemy więcej informacji na temat właśnie kolaboracji Fortnite'a oraz Disneya. Ja ogólnie myślę, że to, co oni stworzą, no to
głowa mała. Tak mi się wydaje, że Epic już no po prostu zostanie z nami na zawsze, jeśli chodzi o Fortnite'a. I naprawdę życzę tego wszystkiego, żeby tak się stało. Także jeśli tylko coś się pojawi, no to nagram dla was tutaj odcinek. Więc żeby być na bieżąco i niczego nie pominąć, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. Następnie mamy informację o Battle Passie. Wczoraj, we wczorajszym odcinku, jeśli go nie oglądaliście, na pewno sobie to nadróbcie. Dostaliśmy informację o tym, jak skiny mają być ze sobą remiksowane, jaki skin z jakim skinem będzie zremiksowany. Ale słuchajcie, na tym boksie, co dostali różni twórcy, mamy napis, że chapter 2 zostanie zremiksowany. Nie chapter 2 sezon 1, 2 oraz 3, tylko chapter 2. Więc wydaje mi się, że to nie będzie remix tylko trzech sezonów, a całego rozdziału. No bo również rozdział trzeba zakończyć eventem. No i dostaliśmy odwrócenie mapy. Jakbyście chcieli, żebym nagrał teorię, ponieważ różne teorie latają po TikToku, ale ja mam jeszcze coś lepszego. Zostawcie łapkę w górę i na pewno taki odcinek przed chapterem się pojawi. Ogólnie mamy dostać jeszcze jedną aktualizację i prawdopodobnie będzie to we wtorek 29 października. Czyli zaraz przed końcem tego rozdziału. I prawdopodobnie będzie ta aktualizacja, która wprowadzi nam po prostu pliki eventowe. I słuchajcie, okazuje się, że dostaliśmy pierwszą zapowiedź. Można powiedzieć, nie wiem jak ja nazwę ten odcinek, być może w nawiązaniu do tego newsa. Dostaliśmy informację o tym, co będzie się działo z OG Reload. Jak już pewnie dobrze wiecie, jakiś czas temu dostaliśmy informację, że mapa z OG Reload będzie się aktualizować, w sensie będzie się zmieniać co 30 minut. Na swoim X-ie Fortnite zatwitował tego tweeta i na tym tweecie możecie zobaczyć to, że mamy tutaj dwie ikonki, czyli zmiana i znowu zmiana. I pewien użytkownik zapytał, czy to chodzi o zmianę mapy na OG Reload i Epic Games odpisało takimi oczkami, więc można powiedzieć, że jest to nawiązanie do tego, że tak faktycznie będzie. Tutaj macie też informację od Hypexa. Co 30 minut mapa będzie się zmieniać i wydaje mi się, że to będzie OG Reload Chapter 1, później chapter 2, być może kiedyś zostaną tam dodane 3, 4, 5, 6. To by było świetne, tak szczerze. I przejdźmy teraz do finalnego newsa. Wczoraj pokazywałem wam tego pina z motylkiem, z zero pointem. Okazuje się, że w pudełku, w środku pudełka, również mamy nawiązanie do motylka. Jak wiecie, ten motylek jest bardzo ważnym elementem Fortnite'a i mamy tutaj już go w drugim miejscu. Nie dość, że dostaliśmy pina, to tak samo jest on na pudełku. Wygląda na to, że w rozdziale numer 2 będzie to naprawdę bardzo ważny element. I w sumie to dzisiaj proszę was, żebyście napisali teorię z tym motylkiem. O co tutaj może chodzić? Także widzowie, to by było na tyle. Ja was zapraszam na te odcinki. Pamiętajcie, że widzimy się dokładnie jutro o godzinie 6:45. No i co widzowie, do zobaczenia jutro.